Oblicz. Logarytm o podstawie 7 z liczby 24 1 druga plus logarytm o podstawie 7 z liczby 14. W zadaniu wykorzystamy następującą własność logarytmów. Logarytm o podstawie a z liczby x plus logarytm o tej samej podstawie z liczby y jest równy logarytmowi o podstawie a z liczby x razy y. Czyli suma dwóch logarytmów o tej samej podstawie jest równa logarytmowi z iloczynu logarytmowanych liczb. Znamy więc sumę logarytmów na logarytm z iloczynu, czyli dostaniemy logarytm o naszej wspólnej podstawie 7 z liczby 24 i 1 druga razy 14. Logarytm przepisujemy i zamienimy ułamek na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 2 razy 24 plus 1, czyli 49 drugich razy 14. Teraz możemy skrócić. W mianowniku dostaniemy 1, a tutaj mamy 7. Otrzymujemy logarytm o podstawie 7 z liczby 49 razy 7. Ponieważ w podstawie mamy siódemkę, więc zapiszmy ten iloczyn jako 7 do odpowiedniej potęgi. Czyli mamy logarytm o podstawie 7, 49 to jest 7 do potęgi drugiej i razy 7, a sama siódemka to jest 7 do potęgi pierwszej. Mnożymy potęgi o wspólnej podstawie, więc wykładniki dodajemy. Dostaniemy logarytm o podstawie 7 z liczby 7 do potęgi trzeciej. Teraz zastanawiamy się, siódemkę, czyli podstawę, do jakiej potęgi muszę podnieść, żeby dostać 7 do potęgi trzeciej? Oczywiście do potęgi trzeciej. Stąd też cały ten logarytm wynosi 3. Wykonaj działanie logarytm o podstawie 4 z 80 minus logarytm o podstawie 4 z 5. Wykorzystamy następującą własność logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby x minus logarytm o tej samej podstawie a z liczby y to jest logarytm o podstawie a z liczby x przez y. Czyli różnica dwóch logarytmów o wspólnej podstawie jest równa logarytmowi ilorazu logarytmowanych liczb. Czyli zamieniamy różnicę na iloraz. Dostaniemy więc logarytm o wspólnej podstawie 4 z liczby 80 przez 5. Dostaniemy logarytm o podstawie 4, 80 na 5 to jest 16. I teraz zastanawiamy się, czwórkę, czyli podstawę, do jakiej potęgi należy podnieść, aby dostać 16? Oczywiście do potęgi drugiej. Stąd też ten logarytm wynosi 2.